Nikon Patriot przez wielu nazywany jest polarem idealnym. Czy tak jest? Jest to dość subiektywna opinia, można się z nią kłócić. Ja w tym materiale postaram Wam się przedstawić jego zalety, jak i wady oraz co można poprawić w ewentualnej następnej wersji. Ja jestem Kamil, witam na kanale Kombat.pl i zapraszam do oglądania. Nikon Patriot wykonany jest w 100% z poliestru, jak w sumie chyba każdy polar. Jest ultra lekki, mega ciepły, ale dość przewiewny. To jest rozmiar L. Mam w sumie 185 z hakiem centymetrów. Rozmiar L jest dość duży, dlatego pod spód jeszcze mieści mi się drugi polar, też Helikona Classic Army w rozmiarze M. No, stary jeszcze, już wysłużony parę lat. Ale jest to też oczywiście na plus, bo tą dolną warstwę oczywiście warto mieć, szczególnie zimą, tak jak teraz. Dzięki temu, że jest mega ciepły, idealnie nadaje się na okres jesienno-zimowo-wiosenny nawet. Chociaż w zimę proponowałbym jednak coś mieć pod spodem, to na pewno. Nie jest na tyle ciepły, żeby wytrzymać temperatury minusowe. Ale tak jak jest teraz, około 2 stopni Celsjusza, jednak trzeba mieć coś pod sobą. Jak jest już bardziej na minusie, no to wiadomo, jakiś buff, jakaś chusta, czapka oczywiście. Mi drugi polar pod spodem wystarcza, jest mi w tym ciepło, a wiosną czy jesienią wystarczy sam polar i koszulka. Jedyny mankament to, że jest bardzo przewiewny, więc póki nie wieje, polar jest bardzo ciepły, ale właśnie jego największym przeciwnikiem jest chyba wiatr, bo jest na tyle przewiewny, że jak nam alert RCB powie, żeby zabezpieczyć wolnostojące rzeczy, to lepiej wziąć jakiegoś windstopera jednak, albo chociaż softshella na niego, bo wieje. Ale chyba największą zaletą Patriota jest jego krój. Jest świetnie uszyty i zaprojektowany idealnie moim zdaniem. W rozmiarze L jest na tyle długi, że mi wszystko fajnie przykrywa, plus jest dłuższy z tyłu, wszystko mamy fajnie zasłonięte, nereczki są osłonięte, nie przewieje nam nerek. Do tego ma mnóstwo kieszeni i zamków. Dosłownie ma 6 kieszeni, na przedramieniu, na ramieniu 2. Dwie piersiowe na piersi, dość wysoko, nie tak jak w innych modelach, gdzie są nisko. Oraz jedną kieszeń typu Badger z tyłu, która przychodzi na wylot. Która jest bardzo pomocna, na przykład jak chcemy sobie schować rękawiczki albo portfel, no przy czym mogą nas uwierać, jak siedzimy na przykład w samochodzie potem. Dlatego warto sobie potem przełożyć. Ma jeszcze dwa dodatkowe zamki, poza oczywiście głównym, pod pachami, które dają nam bardzo fajny przewiew, chociaż czasami jest tego przewiewu za dużo. Ale o tym powiem zaraz, jak przejdziemy do mankamentów tego polara. A główny zamek też jest podwójny, odpina się też od dołu, więc możemy bardzo łatwo się dostać do kieszeni, kiedy nam zakrywa kieszeń i nie chcemy tutaj się z nim bawić, albo potrzebujemy szybkiego dostępu do gazu pieprzowego albo pałki teleskopowej, no wtedy możemy sobie go łatwo rozpiąć i dosięgnąć do pasa. Następną mega zaletą tego polara jest kaptur. Jest bardzo duży, także mieści się pod nim moja czapka oraz bardzo wysoki kołnierz, który idealnie zasłania mi brodę przy okazji nie niszcząc jej ułożenia. Kaptur oczywiście po zdjęciu nadal siedzi nam z tyłu fajnie głowy, opatulając ją, także w kark nam nie będzie zimno, nawet ze zdjętym kapturem. Jak już jesteśmy przy kołnierzu, warto wspomnieć też o jego ściągaczach, które, jeśli kaptur mamy na dole, idealnie opatulą nam szyję, a jak kaptur mamy założony na głowę, to zrobią z nas fajnego eskimoska. Mamy też dwa ściągacze od dołu, które idealnie zapobiegną uciekaniu ciepła bądź podwiewaniu nam wiatru od spodu.
Przejdziemy sobie teraz do mankamentów, które Helikon może poprawić, jeśli chcieliby wykonać wersję drugą tego Polara, jakiegoś Patriota V2. Chyba największą, na którą narzeka większość ludzi, są rzepy na mankietach. Według wielu kiczowate i szybko tracą przyczepność. Ja na razie się z tym problemem osobiście nie spotkałem po roku użytkowania, ale słyszałem, że u niektórych zaczynają puszczać już po miesiącu. Także to na pewno jest do poprawy. Szczególnie przez ich konstrukcję, ponieważ te rzepy to tak naprawdę kawałek gumoplastiku z takimi wydrukowanymi trójkącikami, które łapią materiał. Nie jest to klasyczne rozwiązanie spotykane w innych polarach Helikona. Nie jest to pasek materiału poliestru z rzepem czepnym. I myślę, że przez to właśnie tak często się same odpinają, ponieważ powierzchnia czepna tego rzepu jest dość mała, przez co myślę, dlatego nie trzymają tak dobrze. Porównując te zapięcia z o wiele starszym modelem, jakim jest Classic Army, no jest to różnica dość diametralna. Ten Polar ma jakieś, bo ja wiem, 8 lat i rzepy dalej trzymają i w ogóle nie są zniszczone. No a przy tym, tak jak mówiłem, niektórzy narzekają, że już im puszczają po jednym miesiącu. Następnym minusem, przynajmniej dla mnie, jest brak jakiejkolwiek klapki osłaniającej nam ten zamek pod pachami. To jak jest na przykład tutaj przy głównym. Jest ta klapka, która nam zachodzi pod zamek, przez co mniej wieje przez niego oraz zamek nie dotyka nam skóry, gdybyśmy założyli go bez koszulki, ale tak się raczej nie zdarza. Tutaj powoduje to, że przy mocniejszym wietrze jest przeciąg, więc może nam się zrobić chłodno bardzo szybko. Dodatkowo, jeśli zakładamy ten Polar na samą koszulkę z krótkim rękawkiem, te zamki, jeśli będą w górnej pozycji, będą dotykać naszej skóry i chłodzić. Ale na szczęście też zamki są dwustronne, więc możemy te zamki zapiąć w dolnej pozycji i ten problem będzie rozwiązany. Wiadomo, Polary mają być ciepłe i przewiewne, materiał ma oddychać, ale te przewiewniki pod pachami to jednak trochę za dużo jak na mój gust. Jakby miały jednak tą klapeczkę, która jest przy głównym zamku, myślę, że byłoby trochę lepiej. Następną rzeczą, którą Helikon może poprawić, jest to, że kieszenie zewnętrzne od wewnątrz przyszyte są tylko od boku, a nie od dołu, więc możemy sobie tutaj włożyć rękę i pomachać koledze. Fajnym rozwiązaniem byłoby, gdyby przyszyli tą kieszeń od dołu i służyłaby nam jako dość głęboka kieszeń wewnętrzna, żeby na przykład włożyć portfel, kiedy nie chcemy mieć go w kieszeni głównej, bo na przykład jest zimno i chcemy sobie nosić ręce w kieszeni, bez jakichś tutaj gratów, które nam się walają po tej kieszeni. A jak już jestem przy tych kieszeniach zewnętrznych, piersiowych, to przy okazji pokażę wam, jak one wyglądają w środku. Mają D-ringa na gumce, więc możemy sobie przypiąć klucze oraz takie fajne przydziałki. Jeden wielkości telefonu, drugi wielkości długopisa oraz przejście na słuchawki. Te kieszenie są na tyle duże, że mogę zmieścić w nie aż dwie dłonie, więc na spokojnie wejdzie tu nam maseczka albo baw złożony na pół. Oczywiście, co jest też zauważalne gołym okiem, to że mają miejsce na moral patche czy jakieś inne przyszywki. Oraz wzmocnione łokcie, przy czym nie jest to kordura, chociaż może się tak wydawać. Czyli podsumowując, jest to bardzo ciepły, leciutki Polar, którego jedynym prawdziwym wrogiem jest tak naprawdę wiatr. Chociaż to można rozwiązać jakimś windstopperem pod spodem albo zarzucić na siebie jakiegoś softshella. Przy czym, tak jak mówiłem, jest dość duży, więc jakbym miał zarzucić na niego softshella, na przykład troopera, musiałbym chyba wziąć XL-kę. Ode mnie to będzie już wszystko. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania pod spodem. Zapraszam też na naszego Facebooka, a ja się już z wami żegnam. Cześć. Ależ wieje.